Warszawy. Wielkie za ciebie. Pokaż wielką klasę. Pokaż do tych bram medalowych. Jak przyjedziesz pierwszy, to pewnie będziemy musieli motocyklem jechać na każdy krok. Cardiff to 4 dni wcześniej, co będziemy jechać. Ale wtedy ty też przyjedziesz. Nie mówię do Cardiff, ale przynajmniej do Kozowa albo nie. Będziesz miał problem do ostatniej Grand Prix. Wracamy tutaj do Horsens, bo tu się będą dziać rzeczy wielkie. Nicky Pedersen o pierwsze podium w Grand Prix Danii od 8 lat. Najmłodszy o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Chris Holder ma 3 punkty mniej w dzisiejszym turnieju niż Wolfi, a zatem też szuka ich jak kania, australijska kania dżdżu. Ale w tym momencie dla nas te 3 tory nie istnieją. Maciej Janowski, pierwszy jego finał w tym roku, drugie pole startowe, kask niebieski. Holder, Janowski, Pedersen, Wolfi ten został. Maciek, jest Holder na prowadzeniu. Pedersen szarpie go motocyklem. I Wolfi ten na wyjściu z pierwszego łuku. No i wykluczony będzie Wolfi, no bo Pedersen na podium, prawda? Nie ma jednego wyjścia przecież. Dobra, wstawajcie panowie, mamy nadzieję, że wszyscy są cali i zdrowi. Ale turniej Pedersena naprawdę... Zawsze musi ten chłopak emocji trochę wprowadzić do turnieju. Zawsze taki był i chyba to nie zostanie. Tacy ludzie są też potrzebni w Grand Prix, bo ten Grand Prix jest przez to ciekawszy. I widzimy stąd, co się dzieje. Pedersen na pewno wstał, na pewno wykonał taki gest, chyba przeprosi, natomiast cały czas jeszcze na to, że Wolfinden. Ja myślę, że wszystko jest okej. Okay, Monique coś klęka. Nie, wszystko jest w porządku. To jest też czas, kiedy do powtórki trzeba przygotować motocykl. Czasami no zobaczymy teraz. Sporo teatru. Oczywiście nikt nie chce tego. O, no i teraz to co mamy, no nikiego pociągnęło, tak? No tajski już nie będzie pojechać. Ta się taka będzie interpretacja sędziego w tym momencie. No jedno może być tylko sprawcą tutaj całego zła w tym wyścigu. Pedersena, który jeszcze dostał głowę skaratę lecącego Wolfindena. Biały. Nicky Pedersen wykluczony. Już się kręci sztuka, Nicky został wykluczony. Tu zmienił tor jazdy, no tutaj było widać ewidentnie, że... To, to my mamy podium, ale chcemy więcej. Podium mamy, jest brąz, ale my chcemy zawsze złoto. Mamy na to parę minut, żeby Tajski wstał, przygotował się, żeby lekarz dał zgodę na dalsze starty. Wszystko jest w porządku z Tajskim. Także... Na pewno widzieliśmy, że wystrzelił Holder w tej pierwszej odsłonie wyścigu. Maciek został rzeczywiście i... Moment startowy widać, bo Maćka słabszy, więc gdzieś tam ta koncentracja musi być bardziej skupiona. Mariusz musi go pobudzić, żeby oczywiście trening po prostu lepiej wyszedł. Tu przegrany starcie będzie naprawdę miał bardzo ciężko. Zwróć uwagę, tak magiczna dycha. Nicky Pedersen mimo, że był w finale, dzisiaj nie wygrał wyścigu i po raz 8 z rzędu, 8 rok z rzędu w Grand Prix Danii tych 10 punktów nie przekracza jednak. Chociaż dzisiaj dostał mnóstwo prezentów, to tej bariery nie może przejść. Bez wygranego biegu Nicky. Tak, tylko trzeba zobaczyć, że te 10 punktów nie, to moim zdaniem nie jest adekwatne do tego wyniku, który on zrobił. To było bardzo liczone te 10 punktów gdzieś naprawdę przy bardzo...